Emir MJT to polski koń sportowy, urodzony 24 kwietnia 2021. Kolejny z synów Nevadosa, tym razem od klaczy Emi de Forêt. To francuska klacz, którą w konkursach skoków do poziomu klasy C dosiadał Grzegorz Psiuk. Emi de Forêt to córka francuskiego reproduktora Up to You, ogiera o sportowej klasy międzynarodowego Grand Prix. Podobnie zresztą jak jego ojciec Calvaro Z, który poprzez Scaletto jest wnukiem Cordela Brie. Matka Up to You po klacz Oliska to córka ogiera Olisko, dalej Lisko i Żalisko, a więc z rodu ogiera Alme. Również Olisko miał karierę własną sportową na poziomie konkursów międzynarodowego Grand Prix. Następna matka w rodowodzie Emira MJT, klacz Mona Lisa Z, to córka ogiera holsztyńskiego Massimo. Holsztyńskiego, ale który całą swoją karierę sportową i hodowlaną związał z hodowlą belgijską. Massimo po Cassini pierwszy, a więc z rodu Cottage-San. Następna matka Burgravin, wpisana do belgijskiej księgi SBS, to córka Burgrafa, a więc z rodu Lady Killer, z matki po Cantusie, a więc z rodu Cordela Brie. Klasyczne holsztyńskie złożenie rodowodowe. Emir to pierwsze źrebie od klaczy Emi de Forêt, tak jak wspominałem, dotychczas ona służyła jako koń sportowy. A potomstwo Nevadosa urodzone na konto firmy MJT już w ubiegłym roku zostało zapisane do polskich ksiąg stadnych. Konie te, zanim zdążyły wystąpić na naszej imprezie hodowlanej, rozeszły się jak przysłowiowe ciepłe bułeczki. Bardzo szybko znalazły nabywców. Miejmy nadzieję, że równie udanie zaprezentują się na parkurach z chwilą osiągnięcia odpowiedniego wieku. Przypomnę, że konie na dzisiejszej imprezie ocenia komisja w składzie. Pan Wolf Lahr z Niemiec, pan Markus Hofroge z Niemiec, pan Christian Kubic z Niemiec, pani Marlena Gruca oraz pan Henryk Soboń. Dziękujemy bardzo za prezentację Emira. Jeżeli chodzi o typ, to 3,6 tutaj w typie. Troszkę nam brakuje wyraźności na ogiera, dosyć długa głowa i mało szyi. Przy tym wszystkim, znaczy są trochę zachwiane proporcje szyja-głowa, stąd jakby ta ocena taka. Więcej chcielibyśmy jednak takiego wyrazistości jak na przyszłego ogierka. To musimy wziąć pod uwagę. Pokrój 3,7 to też tu wynika jakby z trochę francuska postawa,
i też stawy skokowe lekko są nabrane, takie nie całkiem. To wszystko uwzględniliśmy w pokroju. Jeżeli chodzi o ruch 3,5, to źrebie też w takiej fazie rozwojowej, że jest lekko przebudowane i dzisiaj trudno mu jest też pokazać ten ruch, troszkę biegnie tak odpychając się do tyłu, ale to niestety przy ocenie źrebiąt jest tak, że czasami trafimy w taki moment, że są troszkę przebudowane i ten taki moment rozwojowy nie pozwala mu jakby wejść pod środek ciężkości, tak jak teraz stanął rozciągnięty, no trudno, żeby potem w ruchu się pchał do przodu, więc tu i teraz, dzisiaj musieliśmy ocenić na poziomie 3,5, zdrowie i rozwój, dobrze odchowany, 4,0, dziękuję. 14,8 to rezultat, z jakim zakończył prezentowany przez pana Mikołaja Bajana Emir MJT. Pożegnajmy brawami. A na ring wystawowy zapraszamy już numer katalogowy 36 Lucky White.